Chciałam na chwileczkę wrócić do Twojego wywiadu z Małgorzatą Kożuchowską. Pamiętasz kulisy jego powstawania i dlaczego w ogóle chciałaś zaprosić Małgorzatę do siebie? Ja nie komentuję publicznie swoich rozmów. Nie wiem, co chcesz wiedzieć, co to znaczy, jakie są kulisy, bo nie bardzo rozumiem pytanie. Wiesz co, bo ten wywiad był dość mocno komentowany, co oczywiście jest dobre, no bo zakładam, że też... A o to ci chodzi. No więc ja swoje zdanie na ten temat wyraziłam w komentarzu, który przypięłam pod filmem na YouTubie i będę się tej wersji wydarzeń trzymać. Bardzo dziękuję wszystkim wspaniałym osobom, które komentowały ten film. Nie widząc w nim niczego nadzwyczajnego, tylko właśnie dobrą i czułą i ciepłą rozmowę. Więc jeśli chcesz prosić o komentarz, to odeślę do tego komentarza podpiętego pod filmem na YouTubie. Mój kanał nazywa się W Moim Stylu. Zapraszam. A w ogóle jako osoba jesteś fanką talentu Małgorzaty Kożuchowskiej? Oglądasz filmy z jej udziałem? Słuchaj, ja Gosię Kożuchowską znam od bardzo, bardzo wielu lat. Szalenie cenię jej pracowitość, bo to jest jedna z niezwykle pracowitych osób. Jej otwartość, jej konsekwencje w działaniu. I tak sobie myślę, że ta cała burza wokół tej rozmowy, internauci mają na to swoje określenie, ja nie używam takich słów, jest tak naprawdę wokół tematu, który był w tej rozmowie nieistotny, bo w tej rozmowie według mojego serca i mojego dziennikarskiego nosa najważniejsze było dla mnie to, w jaki sposób pracują w Polsce na przykład aktorki i aktorzy, czy całe zespoły produkujące seriale czy filmy, ponieważ było to dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, że wciąż jest tak, że pracuje się na planie po kilkanaście godzin. Czyli jeśli osoby odtwarzające role przychodzą na plan, to i tak one są chwilę po tym, jak przyszli już pracownicy pionu technicznego i wychodzą wcześniej niż wychodzą oni, więc możemy sobie wyobrazić, że ktoś tam pracuje po kilkanaście, czasem 16, a czasem 18 godzin z dojazdem do domu. Więc pomyślałam sobie, że to jest taki główny temat, na którym warto by było, żebyśmy się skupili i rozmawiali o tym, co jest istotne, a nie o tym, co jest kompletnie nieistotne.